Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w grze Ori and Blind Forest, oczywiście Definitive Edition. I bez zbędnego przedłużania czy coś, dzisiaj wychodzimy z jaskini księżycowej, po tym jak udało nam się zdobyć takie wspaniałe coś, co się nazywa podwójny skok. Teraz właśnie już wzmocnieni tym wszystkim możemy dużo łatwiej sobie radzić z różnymi rzeczami. I tak w sumie nasz główny cel na obecny moment to chyba było w sumie odnalezienie elementu wody czy coś. Jakoś tak chyba, ale mniejsza z tym, powiem szczerze, no nie do końca pamiętam, bo jednak tydzień, trochę ponad minął od kiedy nagrywam poprzedni odcinek, więc te trochę dłużek na mnie. O nie, 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 idź mi stąd, idź mi stąd glut, nie. Dobra, udało się. O proszę, co za miła niespodzianka. Kolejna komórka zaklęcia. W sumie fajnie, tylko wiecie co? Zastanawiam się, czy nie ma tu jeszcze czegoś jednak ukrytego. Więc zanim pójdziemy sobie tak już bezpośrednio dalej, czy coś, co moim zdaniem przydało mi się tutaj właśnie trochę posprawdzać wszystkie ściany i wszystko, żeby nie było wątpić, bo to było, wiecie, wszystkie rzeczy możliwe tak dobrze pochowane, ale mój zmysł zbieraczem podpowiada, że może tak być, jak już wspominałem ostatnio chyba. O, no cóż, nie pamiętam aż tak dobrze o jego jedynki, żeby wiedzieć po prostu co, gdzie, jak, kiedy było i w jakim stopniu tu były dobre znajdźki, a w jakim nieszczególnie. Ale tak, tam na dole byliśmy, tu byliśmy. Więc chyba został tylko jeden kierunek, który możemy się udać na obecny moment. Oczywiście zostawię tu zapisa, żeby nie było. Dobra, to było bardzo głupie z mojej strony. Nawet jeśli tam mamy wejść, to nie w taki sposób. Trzeba mądrzej, ja nie wiem, rzucać w kolce. Z takim podejściem to oczywiście jest to w sumie oczywistość, że nie zawędruję z daleko. Więc tak, bez zbędnego gadania naprawdę i wszystkiego, powinienem się chyba skupić trochę na tutaj, czyli wspinaczce i takich innych rzeczach. Hyc i nie, no to nie wierzę. No nie wierzę, on mi się po prostu ześlizgnął. Wziął i się ześlizgnął. No nie. Ja tutaj liczę naprawdę na niezbyt skomplikowane elementy. Ale nie. On oczywiście zamiast współpracować, ten Ori cały, będzie robił problemy. Tutaj proszę, widzicie jak ładnie już wszystko. A tutaj skacze i się ślizga zamiast odbijać. No nie. Już chciałem sobie powiedzieć, że może będzie dzisiaj spokojny odcinek, w którym jakieś postępy zrobimy, ale chyba utkniemy tutaj na dobre. Bo coś nie widzę, żeby to się dało zrobić. No i najlepsza rzecz, dotykam tam tego czegoś, to pozwala mi ponownie zrobić ten dodatkowy skok. Ale oczywiście, co z tego, że pozwala zrobić ten dodatkowy skok, jeśli to pozwala go zrobić tylko w taki sposób, że w sumie to ten. To i tak nie pomaga pod żadnym względem. Chyba, że nie powinienem tam próbować wejść, tylko coś innego. No i w sumie to się buja. To może trzeba tak skoczyć, żeby to się bujnęło w tą stronę. O, jestem geniuszem. Jeżeli nie mówiłem, że jestem tak naprawdę jełopem, idiotem w ogóle, że tak by mi to zajęło, żeby to wymyślić, ale na swój sposób, moim zdaniem, też geniuszem, że w końcu na to wpadłem, a nie jeszcze z godzinę siedziałem i narzekałem, że jakie to trudne, jak to możliwe, że tego się nie da zrobić. Dobra. Ale teraz mniejsza z tym, skupmy się na rozgrywce, w szczególności, że no chciałbym, żeby ten odcinek był jak najbardziej wartościowy, patrząc na to, że w sumie wiecie, od dzisiaj wchodzi nowa forma u mnie trochę nagrań, więc tak, Ori będzie dużo rzadziej, niż by był na starym formacie, czy tam w sumie trudno mówić o formacie, raczej na tym chaotycznym sposobie, o którym
na którym bazowałem wcześniej. Dobra. Nie, 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 nie. Dobra, biegnij, biegnij. Pewnie coś tam popomijałem, ale już mi to mało nawet interesi. Najważniejsze, żeby przeżyć teraz tak, tędy. Nieważne, którym to w sumie pójdziemy, i tak z tego co widzę trafimy wszędzie ostatecznie. A co to w ogóle? Dobra, to była śmierć, oczywiście. Tą drogą był ciekawy, ile ich już mamy. Biegnij, biegnij. Okej. Chociaż w sumie ile by to było, nie było tych śmierci, to pewnie już... Dobra, 26. Całkiem spoko. I ponownie nic takiego. Ale z jakiegoś powodu tutaj taki klocek musi być, więc... No... To po prostu... Chyba lepiej będzie, jeśli to wezmę ze sobą. Tak, oczywiście. Nie w takim sensie wezmę ze sobą. Nie chciałem umierać. Dobra. Mniejsza o co. Powoli będzie już grzecznym stworkiem, tam w sumie duszkiem. Bo tak de facto chyba nie jest prędzej duszkiem, niż jakimś innym stworem, ale tak, będzie grzeczny. Nie będzie przeszkadzał i... Aha, dobra. Chyba już widzę, jaki tu jest, powiedzmy, rodzaj wyzwania. Grabę ja po prostu. Okej, tu jest taki mini challenge. Szczerze mówiąc, to nic wielkiego, ale okej. Tak, chmurka umiejętności. Dobra, tym razem będę mądrzejszy. Powiedziałem to robiąc skok po prostu w kolce. Dobra. Na spokojnie. Okej, dobra, brawo. Udało się to, to teraz tak. Na spokojnie, skok, skok drugi. I dobra, tym razem się udało się. Potrzebuję czterech komórek magicznych, żeby to otworzyć, serio. Serio? Nie, no. Nie. Jakieś żarty. Mam już 8 minutę, a jeszcze prawie nic nie osiągnęłem. Ale cóż, czego można było się po mnie spodziewać. W szczególności jak miałem przerwę od gadania do monitora, dosyć długą. Żeby nie było dla was, to może nie było aż takie długie czy coś. Ale tak, dla mnie to już spora przerwa w sumie. Odcinki miałem nagrane trochę na zapas. Oczywiście nie wszystko i nie wszystkie, bo wiecie, na przykład takie Gloob Hero, to pomimo że nagrywam na bieżąco, ale inne gry, które ostatnio widzieliście przed tą przerwą, to były już tak, powiedzmy, z sporym wyprzedzeniem zrobione. Ale mniejsza o to, dobra. Tam potrzeba czterech, więc tak. Okej. To jak działa? Coś mówi, że tutaj będzie spory problem. Jeśli się to nie odnowiło, tak, się nie odnowiło. Powiem wam szczerze, że ja tam nie do końca wiem, co ja teraz powinienem zrobić. Nie pojedyncze, przytrzymaj. O tak, tu potrzeba czterech. A bez tego chyba nic nie zrobię tam dalej, więc tak. No po prostu sytuacja patowa. Tak, typowo. Nie wiem, spróbuję to, pewnie to jest błąd, bo stracę kolejne tylko i nic z tego nie będzie. No. Czyli chyba będę musiał się wrócić po to, żeby uzyskać trochę tych zaklęć. Chciałem sobie... Komórek tak de facto, ale wiadomo o co chodzi. I tak, teraz tutaj to zrzucam i w tym momencie ginę. Więc tak, chyba musimy się trochę wycofać. W sumie nawet nie wiem jak bardzo, ale no. Jak daleko by to było, nie było, to muszę. Wiecie, głównie dlatego, żeby mieć użycia tych niebieskich. Właśnie tam wyżej byliśmy. Co ja byłem tu chyba? No oczywiście, że tu byłem przecież. Nie, ja dzisiaj nie myślę. Przecież stąd przylazłem, więc...
Dziwne, żeby mnie tu nie było. Dobra, mniejsza, naprawdę mniejsza, bo już gadam od rzeczy. Tutaj coś jest. Na szczęście jest i co, nawet tak jestem w stanie coś tam gdzieś dojść. Więc może... Może nawet znajdę tutaj, wiecie, coś, co mi pomoże w tym wszystkim. Albo... Nie. Dobra. Chociaż w sumie mogę robić ten niby ten cały... Soul Link czegoś tak tylko. Najgorsze jest to, że jak go użyję, to będę miał jeszcze trudniejszy powrót, więc tak. Tam do góry nawet nie ma po co iść, jesteśmy już z powrotem. I wiecie co, będę tego żałował pewnie, bo później nie znajdę w ogóle wejścia, gdzie, wiecie, na miejsce, w którym mogę to zdobyć. Ale no. Chcę zwiedzać cokolwiek, zobaczyć, więc tak. Po prostu, o, kryształek. Kryształek, cześć pajak. W sumie tyle dobrego, że wylazłem na zero. A. A proszę, czyli jednak tutaj miałem jeszcze nie tam. Ciekawe, co zwiecie tam niżej. Ciekawe, naprawdę. Nie wiem. Powiem szczerze, naprawdę... Bardziej mi się wydawało, że tam w dole coś będzie. No to proszę. Dobra. A, w sumie w tym momencie jestem w stanie iść nawet tam już w dół, bez problemu. Okej. Wybaczcie za to, ale ponownie domownicy te sprawy. To jest tak. Okej. Aha, dobra, już chyba wiemy, o co tu będzie chodziło. Nie będzie może najłatwiej, ale jakoś musimy sobie poradzić, więc tak. Chyba skoczyć na ten kamień. I tak, teraz na ten. Potem na tamten, tak. Jakoś to będzie. Super. U góry znowu jakaś taka bulwa. Pewnie w nic innego nie ma, jeśli tylko by wkurzał, ale... No, rozbiję po prostu, bo czemu nie. O, proszę, czyli my tutaj jesteśmy. A. Chwila, to... Nie, dobra, to jeszcze nie było aż tam. I dobra, tu można go gonić dalej w ogóle. I w sumie nawet powinniśmy dla... No, powiedzmy fabuły, ale... Mówiąc szczerze, chciałbym zobaczyć, co jest tam, wiecie, na dole. A możemy już spokojnie wejść, więc tak. Nie powinno to być problemem żadnym. W szczególności, że skrót teraz otworzyłem. Okej, czyli to też się odnowiło. Biegnij, biegnij, Orin. Cześć, pajak. Żegnaj, pajak. Okej, dobra. W sumie, co by cokolwiek by to, wiecie, było, nie było, to teraz jestem w stanie rzeczywiście to sprawdzić. Miejmy nadzieję, że będzie tego warta, nie jakieś tylko, nie wiem co, jakieś takie bezużyteczne rzeczy. Przy okazji tam u góry zobaczyłem wszystko. W teorii tak, w praktyce niekoniecznie. Zresztą tam później też się zawróci trochę i zobaczy, ale okej. Piękny kamyczek, tak, blokuje zły promień. W sumie... No, nie wiem, co mam o tym powiedzieć, poza tym, że fajnie, że się udało tyle. Chociaż zaraz pewnie zobaczy kolejny jakiś... ten podajnik na jeszcze więcej, którego nie będę w stanie w żaden sposób ruszyć. Aha, dobra, już widzę, już widzę. Dobra, na szczęście tym razem jest to trochę łatwiej skonstruowane. No i nie wierzę, nie wierzę w swoją głupotę, serio nie zostawiłem tam. Serio? Dobra, tym razem będę rozsądniejszy i nie popełnię takiej głupoty ponownie. Dobra. Pewnie powinienem to już wyciąć, ale... Nie, nie. Naprawdę nie. Skoro... I tak jestem jedną wielką lamą, która nic nie potrafi, to... Chciałbym, żebyście chociaż widzieli, jak bardzo mi nie wychodzi, a nie potem... Gdzieś tu już nie to wyglądało na to, że... Jakoś kokrze kozacze, jak zwał tak zwał.
Tak wiecie, przynajmniej naturalnie widać, że jestem lamą, że nie umiem. Dobra. Powtarzamy wszystkie swoje kroki, oprócz tych oczywiście błędnych. Tak, zanim tam do góry to wracamy. Cześć, pajak, papajak. Tak, tutaj. Super, mam znowu komplet. I tak, tym razem tu, żeby potem nie było nieścisłości. No i na szybko może uda się to nawet odrobić. Okej, kamyczek zrzucony. To teraz tak, tam będzie znowu kolejny, który trzeba poprowadzić. Nie, a właśnie w sumie, czemu nie. Dobra, mamy to wzięte, tak, wzięte. I w sumie w tym momencie już mogę powiedzieć szczerze, teraz proszę się skupić na pozostałych, bo jednak w sumie obrażenia mam wystarczająco dobre, a inne efekty i tak teraz nie mogę wziąć przez to, że trzeba się wziąć, powinno być wziąć prawidłowo, ale ja tam mówię po swojemu, wiecie. No tak, żeby wziąć kolejne rzeczy, to i tak musiałbym rozwinąć postać przez odnalezienie kolejnych umiejętności, których póki co nie posiadam, ani nawet nie wiem, gdzie one są. Więc tak, okej, włączam. Nie, 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 Ori, nie. Nie, powiem szczerze, to już też jest męczące. Był w dwójce też takie momenty, które mnie wkurzały, czy coś, że Ori nie wykonywał, wiecie, precyzyjnie tego, co chciałbym, żeby on wykonywał. Ale tutaj to już jest przesadą, tutaj wręcz na niektórych ścianach wydaje mi się, że ślizga. Nie to, że wiem, że on się nie może chwytać tego wszystkiego podczas wspinaczki. O! O, proszę. A tamto się zapamiętało, o dziwo. No cóż. Okej, dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy trochę światła, tak? Czy to jest jedno z tych znalezienia? W sumie chyba nie, ale no warto i tak. I kolejna komórka. Tym samym odnawiam wszystkie. I tak, chyba mam już prawie wszystko załatwione poza oczywiście tym miejscem, ale tutaj no, nawet jeśli chcę sprawdzić ponownie, to nie będzie wielki problem. I w sumie czego tu prawdopodobnie nie ma, więc nawet nie będę czekał. Po prostu biegniemy z powrotem. Na skróty, żeby nie było. No. I teraz już pełnoprawnie jestem w stanie biec w sumie tam, gdzie gra oczekuje, żebym poszedł, więc tak. Brawo. Brawo. Udało mi się. Jestem wielki. Wspaniały, co z tego, że jestem tak lamużno. Powtarzałem taką prostą sekcję kilkukrotnie. Ale i tak. Brawo ja. Okej, to teraz tak. Super, nie potrafię. A nie, dobra, już potrafię tylko. Jeszcze tam była ta jedna, wiecie, sekcja, którą jak teraz widzę, to chciałbym sprawdzić. Może dzięki temu nie będę się już tym powracać. To nie będzie łatwe, ale powinienem jakoś podołać. Okej, okay. Ten podołałem, więc teraz tu. O, proszę, komórka życia tu będzie. I oczywiście zepsułem w ostatnim momencie. Jak to ja mam w stylu robić zazwyczaj? Dobra, teraz tak, tak. Okej. Okay. Akcje wymagają naprawdę zręczności, zwinności, więc to nie dla mnie, ale jakoś muszę sobie poradzić, to sobie poradzę. Dobra. Mam nadzieję oczywiście, że wiecie, w tej lokacji już nie zostało za dużo do zwiedzania. Bo jeśli nie zostało, to w sumie mamy już prawdopodobnie nawet może 100% tego. Nie, 71, ale no tutaj jeszcze jest trochę. I też nie wiem, co się zalicza do czego, więc tak. Może się okazać, że w rzeczywistości mamy już wszystko zebrane z tych takich głównych rzeczy, tylko no nie dotknęliśmy każdego cela, wiecie, w zasadzie, że o, tutaj byłem czy coś. No, ale jak już wspominałem. W sumie też przy dwójce mi zależy na tym, żeby wyzbierać wszystkie rzeczy i mieć takie nieoficjalne 100% z gry. Chcę, wiecie, gonić każdego pojedynczego piksela. Na zasadzie, o dobra, już mam teraz 100%, bo wszystkie piksele mi zaliczyło, że na nich stanęłem. Czy coś. Właśnie zawsze podchodziłem do tego 100% jako bardziej do procesu zdobycia albo wszystkich osiągnięć po prostu, albo
przypadku gierek takich jak ta, to zrobienie wszystkiego, co się w nich da. Nie przejście na każdej trudności i tak dalej. I co tam? Okej, coś pociągnął i się przegnął kamieniem. Okej. A, dobra. Może nie tyle, co pamiętam, co kojarzę tę sekcję. Kurzające trochę, ale jakoś sobie trzeba będzie poradzić, to sobie poradzę. Tylko... Dobra, prawdopodobnie robię błąd i można tak po prostu. Tak, nie zrobiłem błąd. Dobra, fajnie, ale szkoda, że trzeba to zawsze, wiecie, oglądać od początku. Dobra. Dobra. Okej, teraz jest... Taka przerwa w kamieniach piękna, że i tak mi trafiły wszystkie. Prawie. Dobra, nie ogarniam chyba, jak to przejść. Wiecie, rozumiem ogólnie różne takie opcje. Ale nie dosyć, że tam kamienie spadają nieregularnie, to i tak nawet jak się staram, to i tak zawsze się okaże, że jeden mnie trafi prawdopodobnie. A nie, dobra, da się. Da się zrobić tak, żeby mi trafiły. Jest to co prawda wyzwanie spore, ale... Dobra, ale da radę i to się w sumie liczy. Aha. Czyli to jeszcze nie koniec. Dobra. I tak, scenka oczywiście. Okej. No i uciekł. I mimo wszystko i tak od nas uciekł. Dobra, zwiedziliśmy wszystko, czy nie? Ori przyniósł... kindness, takie, czy jakieś takie, nie wiem, czy... W zasadzie bycie... Nie, kindness ciężko przetłumaczyć. Miłość, ale to nie jest w sensie love, tylko takie przecie bycie miły, nie wiem. No i też nadzieję do jego serca. No i teraz... Pamiętaj, żywioł wód albo element wód spoczywa wysoko na szczycie drzewa Ginso. Powinniśmy go powinniśmy przywrócić wody. Powróćmy natychmiast. No i tak, znowu do drzewka. Nie mamy 100% w jaskinkach. Nadal nie wiem czemu. Chociaż mam jedną teorię. W sumie tutaj mieliśmy wejść, ale oczywiście nie wlazłem. A nadal to jest fragment Mungrotto, więc... Prawdopodobnie to spowodowało, że nie mieliśmy 100% wcześniej. I w ogóle co tam jest? A, dobra, ten chyba będziemy wracać. Dobra. Zanim coś, to oczywiście, żeby nie było. Zapis. Żeby potem się nie wkurzał, że tego nie zrobiłem. I tak, co tu mamy? Czyli to tego typu wyzwanie. Jedno Ori. I w sumie widziałem chyba coś we wodzie, więc... Tak. Dobra, wiecie co, to nie ma sensu. Nawet gdybym chciał, to i tak nie będę miał 100%, bo widzę, że trzeba do wody wejść, a żeby wejść do wody... Bo trzeba coś zrobić. Trzeba w sumie coś, no... Ja w sumie nawet wiem, co by w sumie teraz właśnie idziemy to naprawić, czyli przywrócić wodę. Ale no, na spokojnie, okej. Oczywiście. Oczywiście, że musiałem coś zepsuć. Nie trafić albo w kolce wpaść. Po prostu wiecie, już jest standard w moim wykonaniu. A szkoda, bo tam jest jakaś nawet lokacja, prawdopodobnie czy coś. Dobra, mam, wiecie co, mam teorię, jak tam może da się dostać, tak? Okej. Okej. W sumie, mój błąd, że dało mi się na kolce nadziać. No szczerze, nie wiem, czy powinienem chcieć tutaj wejść, jaki jest cel w ogóle tego wszystkiego, ale... Dobra. No i znowu zrobiłem to samo. Może jeszcze gorzej. Dobra. To cześć, pajak. Oczywiście musiałeś mi trafić. Ale coś dziwić, ja nie umiem w to. I tyle. Macie? Chyba tam wyżej co jest? Komórka życia.
A, dobra, wiecie co, mam pomysł, jak tam się dostać do niej. Ale to nie ten etap. W sumie nawet nie wiem, czy to będzie gdzieś niedługo. Bo mój jedyny pomysł, jaki w sumie przychodzi do głowy, z tym związany, co? A, dobra, tędy to się już lezło? A, nie, tędy wrócimy do... Ha. Wiecie co, nie wiem, czy tędy się nie wraca do lokacji jakiejś startowej, czy coś. A nie, dobra, to jest to wyzwanie, zapomniałem. Ja głupi jestem dzisiaj po prostu. Ale dobra. W takim wypadku, tu gdzieś chyba był ten taki trwały zapis. Więc tak. Żeby nie było, jestem świadom, że tam można spróbować pójść, powiedzmy teraz, zapisem. Znaczy przeteleportować się gdzie indziej. Ale ogólnie może zobaczymy, gdzie się da. A. Można gdzieś jeszcze bliżej drzewa. Ale właśnie wracając, chciałem powiedzieć, że no, jednak ja wolałbym iść naturalnie, może dzięki podwójnemu skokowi, wiecie. Teraz znajdziemy jakieś nowe cokolwiek do zdobycia. Jak na przykład tutaj właśnie. Oczywiście kosztem, wiecie, tego, że się nadziałem na kolce, ale i tak, było warto. Teraz tak, tam. Nie sądzę, żeby podwójny skok dał takie możliwości. Niemniej jednak, wstawię to i teraz... Tutaj fajne, ale nie jestem pewien, czy to jest aż tak potrzebne. Ja prędzej wezmę sobie już tutaj w stronę Dasha i innych tych rzeczy, jednak... Tak, tak i... Definitywnie, jeśli chcemy to zrobić, to potrzeba czegoś więcej. Inaczej mówiąc, właśnie Dasha. Więc no... Na ten moment będę w stanie zobaczyć, co tam jest, tak szczerze mówiąc, ale to jeszcze nie teraz. Bo trzeba po prostu więcej punktów umiejętności. A jak mówiłem, to nie jest jakiś wielki problem. Coś, więc... Po prostu tylko jak będzie... A, super. Tak bez ostrzeżenia to wystrzeliwuje. Super. A, nie lubię strasznie takich, wiecie. Bo tutaj okej, jest fajnie, ale... Tak naprawdę po prostu nawet nie wiadomo, kiedy to zacznie strzelać. Chociaż dobra, jak jesteśmy blisko początku, to jeszcze widać. Kiedy zacznie. A jak nie jesteśmy blisko, to już nie. Nie da się po prostu tego wykryć. Urzające, nie przeczę. Chociaż tak co widać, to i tak da radę ogarnąć. Gorzej tylko, że no, kiedyś jeszcze trzeba będzie tędy wracać to kilkukrotnie z tego co widzę. Okej. Okay. A proszę, są w sumie dwie rzeczy tutaj do znalezienia. Czym jedna wydaje być się skrótem? W sumie, powiem szczerze, tu skoro mogę wejść, to z chęcią to zrobię. Tak standardowo dosyć na mnie. Okej. Aha! Dobra, to było nad tą mapką. Okej, fajnie. W sumie tam i tak dalej prawdopodobnie... Nie, są jakieś sekwencje, które mogłyby mnie zainteresować. Ale okej, warto wiedzieć, że tutaj mamy taki skrócik piękny. Gdyby jeszcze był tylko sposób na wyłączenie tych głupich promieni, to już byłoby wszystko super. Ja zapisana, tu mamy przy okazji odnowienie dwóch tych użyć niebieskich, czyli tych komórek czarów, jak ja to nazywam czasami. O, cześć Macka. No, hej, hej, hej. A, dobra, to są różne macki. Dobra, nawet nie będę się nimi przejmował. Urzęce są, ale więc ponadto. I teraz tak, jestem w stanie tam dojść tam, gdzie ona była? Nawet jestem. Dobra, sądząc po tym, co tu... Tam u góry może coś być? Nie, dobra, gra nie pokazuje, żeby tam miało coś być, więc no. Ale za to w tym miejscu jest. Tu raczej nie doskoczę na podwójnym skoku, ale wiecie, warto spróbować, tak czy siak. Nie, definitywnie tutaj potrzeba innych umiejętności, których nie posiądę raczej zbyt prędko, chociaż możliwe, że jeśli pamiętam trochę długość rozkład umiejętności, okaże się, że lada moment będę to posiadał. Ale no. Nie wiem, jak to oceniać, jak mówiłem, kiepsko pamiętam, co się będzie działo dalej. Może nie do końca, tak całkowicie kiepsko, żeby nie było mniej więcej kolejność lokacji kojarzę.
Ale wiecie, w samej kolejności lokacji to ja nic tutaj nie zrobię. Przydał mi się trzeci skok. Trzeci skok niestety jest daleko na liście. Więc no, teraz tam nie wyjdziemy, ale może niedługo. Przy czym trzeci skok to już dosłownie zależy tylko ode mnie, nie od jakichś tam innych czynników. Po prostu no, jak będę miał już zdobyte, to będę miał zdobyte. Czyli tak de facto fajnie byłoby tylko pofarmić tych światełek i innych tych takich no przeciwników, tylko problem w tym, że dużo za nich się nie dostaje, więc te. Nawet jeśli to... Raczej powinienem się chyba skupić na tym, żeby przechodzić ogólnie rozgrywkę. I kolejne epizody, wiecie, w sensie kolejne sekwencje, kolejne plansze i tam mniej więcej na bieżąco bym wszystko odnajdywał. A póki co nie przejmujmy się chyba takimi głupotami, po prostu skupmy się naprawdę na tym, żeby, jak mówię, robić postępy. I rozbijać te małe gluty. Dobra. I jesteśmy przy sekwencji, w której właśnie teraz oddajemy światełko. No i wchodzimy. Instancje, tak. Tak samo jak miało to miejsce w dwójce. Wody Nibel kiedyś przepływały przez to drzewo. Teraz jest całe zgniłe i wysuszone w środku. Powinniśmy przywrócić pływy. Drzewo... Aha. Musimy odnaleźć serce drzewa. Okej, okay, dobra. Pewnie będą spore problemy. I już widzę, że jest pierwszy trochę taki delikatny problem dla mnie przynajmniej. Czyli te wszystkie portale. Nie, żeby coś... Nie są jakoś może bardzo wkurzające czy cokolwiek. Łatwo się w nich pogubić, jeśli jest ciemną w szczególności. Dobra. Na całe szczęście, jak widać, sobie nawet radzę i... Na razie to jest takie oczywiste po prostu, że każdy kolejny będzie prowadził do kolejnego i tyle. I mam nadzieję, że w sumie, że tak pozostanie, bo jednak nie chciałbym zaraz się męczyć z tym wszystkim. O, i w sumie teraz najgorsze, co może być. Obawiam się, że tu mogą być jakieś znajdźki pochowane, których nie znajdę. Żeby nie było tutaj akurat... Jestem świadom, że musimy mieć 100% od razu. Po prostu... Może to jest spoiler, ale do tego miejsca nie da się powrócić, więc... Tak. Po prostu... Nie, nie to. Po prostu wiecie... Jeśli chcemy coś... Cokolwiek osiągnąć, to musimy to zrobić od razu. I nic, całe drzewo? Tak, całe drzewo. Dobra, niestety. Jakoś sobie z tym poradzę oczywiście. Ale no. Póki co tak. Właśnie wyżaliłem się, co jest moim największym obawą, jeśli chodzi o to drzewko. Wiecie, pominiemy coś i potem... Nie ma przebacz. Nie będzie 100%. Musiałbym... Znaczy, od początku, żeby to zrobić, ale... Powiedzmy sobie szczerze, jakoś tak nieszczególnie będzie mi to później ciągnęło. Chociaż, żeby nie było, to samo myślałem od początku dwójce, że oczywiście nie będę chciał do niej wrócić, a jednak... Czasami mam takie myśli, żeby spróbować jeszcze raz na wyższym poziomie trudności, czy coś. Nie wiem, może spróbować nawet przejść całą grę bez śmierci. Chociaż, dobra, tutaj to chyba trochę przesadziłem, wątpię, żebym był w stanie to osiągnąć. Dobra. I teraz tak, wspaniale. Okej. Okay. Nie, 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 nie. No, gdyby tylko tych ślimaków nie było, albo był sposób, jak się ich pozbywać, to byłoby zdecydowanie łatwiej. Ale oczywiście są i nie wiem, jak się ich pozbyć. O ile się w ogóle da. To fajna muzyczka. Jak w sumie wszędzie, ale no. Tak mi się podoba po prostu ta, która jest w tym miejscu, tak szczególnie fajny klimacik i tyle. Dobra. Okej, jesteśmy w tym miejscu. Aha. I tutaj nie możemy postawić tego łącznika, czy co to tam jest. Dobra.
Nie wiem, co tu jest schowane, ale co by to było, nie było, muszę, wiecie, to zebrać, żebym potem nie pluł sobie w brodę, że cokolwiek zostawiłem. Tutaj to, tak. I zaczynałem się już... Dobra, zaczynają się już bardziej pokręcone właśnie chyba rzeczy. Dobra. I proszę, właśnie o tym mówiłem. Coś tutaj było schowane. Oczywiście to było łatwo schowane i w ogóle, ale... Wprost pokazuje to, o czym mówiłem. I tam niżej czegoś nie było jeszcze? Wiecie, mam nadzieję, że nie, ale wszystko niestety jest możliwe. I teraz tak. Ała. Dokąd to prowadzi? Okej, a to prowadzi tam. Ale dobra, zanim coś takiego, to jeszcze tutaj. To wiecie, sprawdzić po prostu. A, to prowadzi tu. Dobra. Ukręcony. I to cholernie mocno, ale jakoś sobie poradzimy. Radziłem sobie chyba już z gorszymi rzeczami, dobra. Na przyszłość tędy się nie wraca. Okej, tak, teraz tu. Tutaj, tak. Oj. Dobra, już rozumiem, jakie to jest, powiedzmy, wyzwanie. Trzeba spadać w taki sposób. Dokładnie o tym mówię. Okej, teraz co? A, dobra. W sumie to samo zrobiliśmy już tam wcześniej, co tutaj teraz będzie się działo, więc wiecie, no, dla mnie to już nie jest tajemnica. Razem to jest takie dosyć... No ja bym powiedział, że dobrze widoczne, co trzeba tu zrobić. I teraz tak. I co tam, to teraz tak poleci tam. Aha! Czy też prowadzi... do tamtego spadku. Ciekawe. Pewnie niepotrzebnie to zrobiłem. Tak, więc... Gdzie to? Niepotrzebnie. I w sumie teraz to też widać, że niepotrzebnie. Ale dobra. Nie ma co się przejmować, damy radę. Idź, idź, idź. Ori, ori. Nie przeszkadzaj, proszę. Grzeczny, grzeczny. Dobra. Tak, tutaj kolejne takie. I delikatna przerwa chyba po tym wszystkim, więc tak, bierzemy co? Rozbijamy kryształę i idziemy dalej. A, super. Arena walki. Wiecie, nie miałbym nic do tego, gdyby coś, to jest walka po prostu z tą dosłownie maską. To jest wkurzające, bo tylko trzeba unikać tego ataku i czekać, aż ona się pojawi. A mi się rzadko kiedy pojawia, tak żeby można było ją zaatakować. Ale spokojnie, jakoś damy radę. Tutaj tak. O, proszę, czyli też miała swój ten taki... Nie wiem, jak to nazwać, korzeń? Dobra. Mamy punkt. I kolejna jakaś sekwencja. Nie powiem, żeby mi się to podobało, jak tu widzę kamienie. Ale tak, zaraz będziemy mieli dasza. Potem jakieś inne rzeczy, chociaż... Aha. Nie, dobra, to wszystko zapomniałem, że już można mieć, więc tak. No i to w sumie jest chyba teraz najistotniejsze, wiecie. Ciężko będzie to osiągnąć. Nie przeczę, ale to przydałoby się. Okej. Okay. Teraz tak, a to... Tutaj jak spadamy, to co z tego będzie? A, czyli to prowadzi już dalej, dobra. Ale zanim tam, co... Tutaj by się przydało poogarniać. Czyli tak. Okej. Dobra. Więc to, że trochę mi to nie wyszedło, to nie jest tak źle. I tak wiem, że mu się nie wyszło, ale... No, przywyknijcie. Że ja mówię dziwnie. Ale żeby nie było, to nie chodzi o to, że nie umiem prawidłowo czy coś, tylko jakby powiedzieć, no już przywykłem do takiego głupiego gadania. Dobra. A, dobra, już tutaj. Okej. W sumie to wyszło nawet prostsze niż myślałem.
Dobra, cztery kamyczki, tak. Pewnie będę tego żałował później, że tak bezkarnie zarzucam co chwilę zapisem, ale... Przecież by to już... Okej, okay, dobra. W tym momencie właśnie wam powiem szczerze. Dlatego właśnie mówiłem, że nie znam gry, bo nie pamiętam jakie są ulepszenia. I tu właśnie jest jedno coś, co mi się wydaje, że było potrzebne w tamtej lokacji, żeby tam pozwiedzać. Ale mniejsza. Aha. No płaczę i to dziś mniej nie pamiętam znowu. Jak mówiłem, nie jest jak zwykle nieprzygotowany. Nie umiem po prostu tłumaczyć, chociaż rozumiem mniej więcej. Ale słyszę głęboko w tym drzewie przodków. Rem był zwinny, albo tak, zwinny. Daszował przez powietrze. Posłuchaj jego głosu. Mądrości, którą dzieli. Czy on sobie daszował, czy tam raczej może przemykał przez powietrze, nie wiem jak to nazwać. Błyskał przez powietrze, czy coś, nie wiem. Trudno przetłumaczyć dasz. Można to nazwać pędem, biegiem, zrywem. I basz, tak. I proszę, właśnie teraz możemy się odbijać. W taki piękny sposób. No. Niby nic wielkiego, ale pamiętajcie, że teraz możemy się odbijać między innymi od pocisków macki. Więc no, chyba rozumiecie, dokąd to prowadzi. Cześć, przeciwnik. A przeciwnik. No właśnie. Zaczyna się ta cięższa część tej sekwencji. Dobra, cięższa, bo w praktyce, jeśli będę spokojnie podchodził do tego wszystkiego i nie panikował, to powinienem sobie poradzić spokojnie. I teraz tak. Pamiętam jeszcze niektóre triki z dwójeczki. Jak widać. W sumie powinienem powiedzieć, że pamiętam niektóre triki stąd, ale... No, jako że w sumie ostatnio graliśmy w dwójkę, to... Mogę powiedzieć, że to jest dwójeczki. Tak, dobra. A, i wiem jak tam będzie ze zdobyciem tego... Znajdźka. Oczywiście dostałem obrażenia i tak. Dobra. Nie, bo wiecie, nie jest nic wielkiego, ale... Wolę zebrać wszystko. Niż potem żałować. W szczególności, że jednak znajdźki się chyba takie nawet drobne liczą do procentów. Dobra, Soul Link is ready. Dobra. Brawo. Nie możesz w pobliżu wrogów, a i tak przy tej matce co zrobiłem. Super. No i to właśnie też pokazuje, że możemy od pocisków macków. I żeby nie było, jestem skłonny nawet tutaj pokazać kolejną rzecz. Jeśli mi się to uda trafić, żeby nie było. I teraz może? Tak, właśnie. Oczywiście te pociski jako, że niszczą same w sobie, to my teraz możemy wykorzystać do niszczenia ogólnie. I proszę, komórka niebieska. Jej. I hop. Widzicie, jak już jest fajnie teraz z tą umiejętnością. To prawda, i tak jeszcze wiele brakuje do tego, żeby móc ją w pełni używać. Bo jest w sumie dużo różnych innych czynników, które po części mogą na to wpływać. Oczywiście zepsułem. Dobra. Brawo. I teraz jak dużo muszę powtarzać? A, całą tą sekwencję, oczywiście. Razy nie zapisałem, to musiałem po prostu zginąć. Zresztą standard w tych grach tego typu. Raz się zapomnę zapisać, to gra od razu to wykorzystam, tylko żeby zginąć. Ale jak będzie się zapisywać regularnie, to nagle bezproblemowo. No chyba, że mówimy o Gotuku. Gotuk mnie nie lubi i zawsze i tak zginę. W szczególności jeśli mowa o returningu. Ale dobra. Mniejsza o to. Gotuk to nie jest temat do poruszania na odcinkach. I... I jest dobrze, tak, hop. Dobra, już rozumiem jak to robić. Na spokojnie, nie ma co się siłować z tym wszystkim. Dobra, udało się. I jeszcze raz tutaj. Tak. Tak. I proszę. Jak się spokojnie do tego podchodzi, to potem jest dobrze. Dobra, mam otwierać się szybciej, nie mamy całego dnia. A odcinek też już ma czas, powiedzmy, taki osiągnięty. Dosyć porządny. W
Przecież powiem wam szczerze, tym razem to nie jest tak, że 40 parę minut już jestem taki w zasadzie, o nie, powinienem to skończyć czy coś. Jako, że teraz odcinki będą dużo rzadsze. Wiecie, no. Oczywiście. Dobra. Zepsułem grę. To właśnie chciałem wrócić. No, jakoś będą rzadziej z każdej gry, no to musisz się liczyć z tym, że najczęściej te odcinki będą miały może nawet po godzinę. I to nie tak jak to było czasami, że o nie, wyszło, że jest godzina. Co ja ze sobą zrobię? Tylko wprost mówiąc, bo możecie się z tym liczyć, że będą bardzo długie odcinki, no. Po prostu teraz, kiedy mam, kiedy zauważyłem, że większość z was właśnie w branży chce co drugi dzień, czyli inaczej mówiąc, w niektórych tygodniach będą 4 filmy, w innych 3. W teorii tak będzie prawdopodobnie. Zrobię tak, że jest jeden dzień, w który zawsze będzie film, tyle, niezależnie od tygodnia. Ale to jestem tylko ja jeszcze, tak sobie gadam, chociaż nie wiem jak to będzie. No więc tak, jako że jest to, to mogę sobie pozwolić na robienie dłuższych, bo wiem, że nie będziecie mieli tego za dużo, bo raczej wątpię, żeby ktoś interesował się wszystkimi grami, które będę prezentował, ale dobra. Serce drzewa Ginso. Kiedyś trzymało, powiedzmy, żywioł, nie element, bo już nie chcę się tak tego tłumaczyć. Żywioł wód bezpieczny, ale teraz jest skażone. Faul, znowu nie pamiętam, co znaczy, chyba fałszywe, czy tam coś tego typu, czy tam. No nie, mniejsza z tym i w rozkładzie. Tak. Musimy mu pomóc. Uleczyć je i wyczyścić z tej plagi. Usuwając korupcję z obu stron. Tak. I w sumie, powiem szczerze, powinienem pewnie już to skończyć. Tak mówiąc szczerze, bo już długo trwa ten odcinek, ale... Dobra. Przed chwilą mówiłem nowy standard, teraz mówię długo. Ale no, wracając... Po prostu... Nie wiem, powinien to skończyć, nie przeczę, ale... Chciałbym po prostu... Najprościej we świecie, tak? Jakby to najpierw określić... Zrobić całą sekcję drzewa dzisiaj, więc tak. Zepsułem. Powiem wam szczerze, to będzie właśnie trochę trudniej. Aha, dobra, czyli to tam, gdzie jest pocisk. Z tamtego punktu to wybijanie z tego, gdzie ja jestem. Więc dobra. Dobra. Nie wiem, czy to się zaliczy. Nie. Nie trafiłem oczywiście. Bo jakby inaczej. W sumie prawdopodobnie patrząc na to, co raczej czasu zabraknie, żeby zrobić całe drzewo od razu. Warto i tak spróbować. Uwaga, uwaga. I nie trafiłem, oczywiście. Bo jakby inaczej. Że ja taki jełup wielki nie mogę trafiać. Jak trzeba czegoś precyzyjnie zrobić. Jak coś trzeba precyzyjnie. Pokazałem to już niejednokrotnie i teraz pokazałem to po raz kolejny. Dobra, tym razem powinienem trafić, więc jest dobrze. Więc tak, teraz to leci tutaj. Tutaj to tam trzeba przekierować. Tak, i teraz już to. Hyc, hyc, tak. I jeśli się uda, to mamy już koniec. I uwaga, uwaga, czyżbym znowu zepsuł? Nie, nie zepsułem. Więc dobra. Połowa, jak widzicie, już się udała. Przy czym... Widziałem tam jeszcze jednego wroga gdzieś łażącego po suficie, chyba. Tak, tam u góry coś jest. Oj. Nie mówcie mi, że będę musiał to wszystko od początku. Tak. Niestety. Ale powiem wam szczerze, to nawet... Chcę to zrobić. Jak mówiłem, jestem skłonny zrobić wszystko, co trzeba, żeby mieć 100% na drzewie. Albo przynajmniej 90 parę, tam blisko setki. Rozumiecie, mnie zawsze gra zalicza 100%, te takie, powiedzmy, podniesionych rzeczy jako 100% w lokacji.
A! Dobra, wiecie co, już wiem. Już wiem, jak tam wejść. Zrobiłem niewielki błąd, ale... Teraz już to poprawię. Więc dawaj ta. Dawaj ta kwiatek szybciej. Okej. Tak. Okej. Teraz tutaj, tak, to też nie problem. Nie, wiecie co, nie. To nie tak, jakoś inaczej trzeba to zrobić. I nie mam pomysłu, co najgorsze, jak. Miejmy nadzieję, że wiecie, to jest naprawdę jakiś tylko głupi znajdzie, który na nic nie wpływa, bo jeśli to jest coś więcej, to się wkurzy, to porządnie. Patrząc na to, że staram się zrobić tutaj prawdziwe 100%, a tam jakiś jeden taki bloczek ma mi zaprzepaścić tą szansę. Wiesz, zazwyczaj w tych rzeczach nie ma niczego takiego cennego, więc co by to było, nie było to. Raczej muszę się pogodzić z tym, że tego nie podniosę. Chyba, że... Nie. Ja teraz tylko jeszcze zaprzepaszczę to, co udało się osiągnąć pewnie. Oczywiście, że to zaprzepaściłem. Wiecie co, nie. Jeśli naprawdę przepadło, to się wkurzę. Ta, przepadło. No cóż. W takim wypadku powiem wam szczerze. Liczyłem na to, że może się uda, ale... Chyba będę musiał, powiem szczerze, sobie odpuścić. Wróciłem się, wiecie, trochę na siłach, żeby... Nie wiadomo, jak wiele czasu spędzić nad tym. Przynajmniej w tym momencie, żeby nie było. Więc tak. Okej. I niedobrze, bo to już jest szybsze ode mnie. Jak jest szybsze ode mnie, to najczęściej nie trafi. Znaczy, dobra, trafiło. Miejmy nadzieję, wiecie, że naprawdę jest tak jak zazwyczaj. Czyli, że tak. Po prostu w takiej zwykłej rzeczy to jest zwykła ta, jak to się nazywa, znajdźka, jakaś tam trochę światełek. Jeśli przez to nie dostanę 100%, to nie będę nawet zdziwiony, ale na pewno będę zasmucony. Natomiast jeśli to jest, no, taka codzienność, nic wielkiego, to niech się dzieje, co się tam ma dziać i jakoś to przeżyje. Dobra, pajak. No dawaj, pajak, potrzebuję cię. Jest nawet bardziej, niż ci się może wydawać. Aj, nie, dobrze. Ja, ponownie, to trzeba zrobić, sęka. Aj, szkoda, że nie ma, wiecie, automatycznych zapisów w krytycznych momentach, tak jak to było w Warim dwójce właśnie. Dobra. Dobra. Nie jest tak źle. Ustawiam, że ta strona będzie dużo prostsza do przejścia. Ma w sobie co prawda już taką definitywnie widoczną moc, nawet dla mnie przynajmniej, znajdźkę, ale no, tu przynajmniej wiecie, mam pewność, że to była znajdźka, a nie jakieś losowe coś. I tak. Właśnie na moich oczach się pojawił kolejny pajak. Ciekawe. Zobaczmy, że w takim razie on jest krytycznie potrzebny do czegoś tam. Też nie, dobra, niekoniecznie jest potrzebny. Prawdopodobnie czymkolwiek innym dałoby też radę, ale naciskiem pająka byłoby najłatwiej to zestrzelić. Dobra. Dobra. W ten sposób może. I tak. Dobra. Czyli dlatego on się tak szybko odnawiał. Okej. No i cóż. Chyba uda się jednak całą sekcję drzewa przejść. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale może to zająć jeszcze sporo czasu.
I okej, posłuchaj, Sein, czy tak się nazywało to, ten światełko. Teraz możemy odnowić żywioł wód. Jak ten rozpalimy ponownie, bo Recandle to jest takie... po prostu oznacza to takie coś na zasadzie, że ponownie rozpalony, czy tam ponownie uruchomiony, no rozumiecie. Zatem jeszcze dwa do... No jeszcze dwa zostały. I uwaga, uwaga. Udało się. Ale oczywiście nie mogło wyjść bez komplikacji. Bo teraz zalewa nas woda. W ten oto sposób mamy kolejną wielką ucieczkę do zrobienia. I to jeszcze przy znajdźkach. Widzicie? Właśnie o tym mówiłem. O tym mówiłem, że ta gra będzie... że to jest po prostu okropna lokacja. Jest dużo znajdźków, a tylko pojedyncza okazja, żeby je wszystkie złapać. Zanim woda raz na zawsze nas pochłonie. I wszystko od początku zawsze. Teraz rozumiecie już, co miałem na myśli? O, mój zapis tu dalej stoi. Dziwne. Żeby nie było mi za mocno zmyliło teraz, ale dobra. Musimy załapać tempo. Im będziemy szybciej i bardziej nad wodą, tym większa szansa na to, że później sobie poradzimy właśnie, jak będą jakieś znajdźki do podniesienia. Dobra. No dawaj, macka. Nie opóźnij nas, proszę cię. Dobra. Dawaj, Ori. I ten drugi skok bywa zdradliwy. Dawaj, Ori, wierzę w ciebie. Dawaj. Oczywiście, musiałam dostać. Ale mamy punkt. Niestety, nie ocali nas to przed wodą. A wiecie, no to jest właśnie trudność tego wszystkiego. Oczywiście ma wspaniałą muzykę. I żeby nie było... To nie jest takie coś na zasadzie, że mi to frustruje i się wkurzam. Tylko na zasadzie... Ciężki moment, fajnie byłoby, gdyby to było łatwiejsze znacznie. Czy coś, ale... Nawet tak jak jest teraz, jestem w stanie to przeboleć. Dobra, macka, szybciej. Nie mam całej wieczności na to. I jeszcze dostałem obrażenia od niej tutaj. Wrzniając się jeszcze trochę, dobra. Oczywiście. I... No i znowu ten drugi skok, który mnie zdradził. I tutaj straciłem czas, więc już woda mi też zaleje prawdopodobnie. Okej, jakimś cudem nie. Więc brawo ja. Jednak mi zalała. Oj, to będzie długi odcinek. Dłuższy niż planowałem nawet, szczerze mówiąc. Ale no. Nie będę się tym przejmował jakoś takoś. Damy radę. Tak, ponownie w ten sposób. Potem tak. Dobra, nie. Tutaj straciłem za dużo czasu. Czyli okej, jak będę uciekał, to muszę się odbić z powrotem od pająka, jak tylko będzie okazja. Okej, tutaj... No, ten drugi skok, powiem szczerze, mnie w tym momencie gubi. Teraz tak, tak. I boing. Okej. Okej, wiadomo, to mówicie. Nikt nie wiadomo, jak tam będzie. I pewnie na tym byłoby dużo szybciej, gdybym się odbijał. Ale niestety przegapiłem swoją okazję. Straciłem dużo czasu. Dasz radę, Ori? Przeżyj. Jak widzicie, woda trochę spowalnia przy nas, więc to jest też miłe gest ze strony twórców. I ponownie widać światełko, widać w którym miejscu. Oj. I to jest właśnie to najgorsze, powiem wam szczerze. Gdyby nie te znajdźki, które są tutaj podczas tej sekcji, to ja czuję, żebym to zrobił tak po prostu i bym się nie przejmował niczym. A przez to, że są tutaj te znajdźki, to ja się będę wkurzał milion lat. I nigdy po prostu tego nie przejdę. Oczywiście to jest takie cudzysłowiowe nigdy, bo w końcu kiedyś to będę miał za sobą. Ale no. Czy
oczywiście. I no, i drugi skok znowu mnie zawiódł. I tutaj tak, znowu się trochę pogubiłem. Chociaż w sumie bym to teraz zastanawiał, czy w ogóle jest sens się odbijać mocniej na tym, czy się da na tym jednak mocniej odbić, czy nie. Ale dobra. I wystrzał. I wystrzał. I tutaj się zgubiłem przez to. Dobra, czyli jednak trzeba będzie tam przystawać. I okej, okay, dobra, 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 jest dobrze. I żaba, tak. Tak, tak. I tak. I znowu błąd. Ale spokojnie, jakoś jeszcze go jestem w stanie nadrobić. I w sumie powiem szczerze, moja ambicja jest naprawdę teraz tutaj największą przeszkodą, jaką mam. Dobra. Wniosek, nie trzeba tam się odbijać mocniej. Tutaj też nie trzeba. O ile w ogóle tu jest ta opcja mocniejszego odbicia dostępna. Na wszelki wypadek tutaj wolę stanąć, tak? 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 Dobra. I teraz pamiętać, że tam w rogu jest znajdźka. Dobra. Niedobrze. Ten wróg prawdopodobnie miał pomóc uciekać dużo sprawniej. A tu nagle coś takiego. Nie, 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 nie. Dobra, pająk. No proszę, pająk. I przez to, że ominąłem jeden pocisk pająka, widzicie, znowu od początku. Aż mu tak dobrze. Oczywiście, jak zwykle, z motyką na słońce się porwałem, teraz się będę wkurzał. A mogłem tak spokojnie, żeby podzielić na dwa segmenty. Wiecie, w sensie dwa odcinki, ten segment osobno i tam i ogólne drzewo osobno. Ale nie, moja ambicja i kazała mi zrobić odcinek jakiś koszmarnie długi, tylko dlatego, żeby miał drzewo zaliczone w jednym podejściu. Dobra. Dobra. Żeby nie było życia, jest to też potrzebne, więc tak. I spadłem oczywiście. Dobra. Tym razem chyba naprawdę trzeba gdzieś nie zatrzymywać, nie przejmować się niczym, co nie jest znajdźką. I liczyć na to, że po prostu jakoś się uda. Właśnie, ciekawe, czy da się tutaj robić te sekwencje zapisujące. Bo jeśli da się zapisywać, to byłoby znacznie łatwiej, prawdopodobnie z tym wszystkim. I tutaj straciłem za dużo czasu. Jestem już zbyt podatny na obrażenia. Powiem szczerze, jestem pewien w 99%, że tutaj się nie da zapisywać. Więc nawet jeśli, to niestety nie skorzystam z tego, że mam dużo niebieskich. Fajnie by było, wiecie, gdyby dało się niebieskimi leczyć coś jakieś tam. Nie wiem, czy to było w dwójce, czy coś mi się pomyliło z jakąś całkowicie inną grą. Ale naprawdę, gdzieś mi się kojarzy, że jakaś gra oferowała takie sekwencje, że była jakaś tam energia, która też taka w punktach odmierzana i ona pozwalała się jej leczyć. Żeby nie było, zanim zaczą się gadki, nie, nie mówię o Hollow Knightie. Dobra, jakimś tym przetrwałem. Dobra, ta żaba mnie znowu zmyliła i trochę przeszkodziła bardziej nawet niż pomogła. Dobra. Teraz tak, znajdźka. Wiecie co, nie. Nie wierzę. Godzina i 3 minuty. Nie wiem, ile już na tym siedzę. Ile śmierci mi to spowodowało. Ale zdecydowanie za dużo. No nie. I tutaj już też za duża strata czasu, więc już za dużo obrażeń dostanę i po mnie będzie prawdopodobnie. Właśnie takich rzeczy. Może nie tyle, co wiecie, nie lubię w grach, co sprawia mi chyba największą właśnie trudność. Takie momenty wymagające idealnego timingu i precyzji. Chociaż, no, mówię, że nie lubię timingu, precyzji, a jednak jakimś cudem przez takie heroiny gry tego typu, nawet jak Dark Soulsy, udaje mi się przechodzić. Dobra, tutaj dużą przewagę z... A, chciałem powiedzieć, że mam dużą przewagę, ale oczywiście nie. Gra od razu ją zanegowała. Dobra.
Tutaj ta żaba. Tym razem ją wykorzystam prawidłowo, przyspieszając się trochę. Dobra. No nie mówcie, że to już było tak blisko. Dobra. Do góry, tak, 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 tak. Tutaj w sumie nie wiem, czy ją trzeba być, tylko się ruszać tą żabę, czy nie. Na pewno tutaj warto ruszyć pająka, żeby nie dostać tych obrażeń, potem móc jeszcze raz szybko go ruszyć w ten sposób, dostać jedno obrażenie od kolców i mieć spokój. No, macka. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu w to, co się dzieje się tutaj. Dobra. Szybko. Szybko. I teraz definitywnie będę musiał zrobić przerwę na odzyskiwanie życia. Bo żeby nie było na jednym punkcie, to jest samobójstwo. Więc tak, tutaj też żyćko. Chociaż dobra, tutaj zaraz będzie poziom, więc nie wiem, czy powinienem się tak nad tym przejmować, czy nie. Dobra. Fajnie poszło. I niestety żaba przepadła. Niedobrze. Niedobrze. Oczywiście im bliżej woda, tym większy stres, ale spokojnie jakoś sobie poradzimy. Pająk, pająk. Oj, nie. Wiecie co, nie. Fajnie się gra. I wszystko, ale pomału zaczynam się już frustrować tym, że mi się nie udaje tak bardzo. Bo to jest aż nadto pokaż z tego, jak ja lamię. Chociaż w sumie była jakaś taka sekwencja też w dwójce, na której tak mocno lamiłem? Czy coś? Chyba. Powiem wam szczerze, że tak jak teraz zacząłem się zastanawiać, to nie kojarzę czegoś aż takiego. Wiecie, na pewno potem tam pod koniec była ta sekwencja, powiedzmy, z wielkim robakiem. Wiem, że tylko spoilery do dwójki dla tych, którzy jej nie znają, ale no wybaczcie. Ja tutaj wychodzę z założenia, że każdy, kto to ogląda, już powinien kojarzyć serię Ori, więc dwójkę też po części. I tak. Może tam podobną ilość razy lamiłem, ale raczej było na pierwszym wydaniu tego odcinka. Czyli tym, powiedzmy, które zostało usunięte przez zepsuty dźwięk. No nie wierzę. Gdyby to oczywiście polegało na zwykłym bieganiu i wykorzystywaniu tego czasami, to byłoby super, ale tutaj zostało to tak stworzone, żeby idealnie po prostu co chwilę stosować to jako przyspieszacz. No, oczywiście, tak. Tutaj macka. Tutaj druga macka. Dziękuję bardzo. Okej, dobrze to wyczułem, przynajmniej tym razem. I niestety mnie tutaj dogoni. Dobra, na szczęście nie. Jest blisko, owszem, ale na szczęście mnie nie dogoniło. Okej. Dobra, tutaj już pamiętam nawet, gdzie jest to wszystko, więc to podniosę. Tak. Tak. Żaba, tak. Sekcja z pająkiem, czyli w sumie na obecny moment można powiedzieć, że najdalszy moment, do którego dotarłem. Teraz tutaj. Tak. 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 Czyżby to już był ten moment? Udało się. Udało się. Mamy to. Mamy to. Dobra. Teraz tylko scenka. Mamy to. Udało się. I oczywiście w tym oto momencie pojawia się wielki zły. Bo nie mówcie mi, że to będzie kolejna sekcja podobnego typu. Nie mówcie mi, że... Ja mówię, nie pamiętam do końca, jak ta gra przebiega. Pamiętam tylko tyle, co są mniej więcej kolejność lokacji. No i dalsze...
Dobra, nie, nie. Na szczęście nie dalsza część. Ja już się bałem, że będzie dalsza część, ale chyba nie. Tylko sobie spadamy do jakiegoś miejsca. I nie wiadomo, co dalej się stało. Oczywiście. Było to światło, którego nienawidziła. Światło naszego gatunku. A. Ale dobroć Oriego. Niech będzie dobroć, po prostu kajetny sezon, bardzo trochę dobroć. Ponownie go osaliła i proszę, patrzcie, kto nam pomógł. Widzicie? No. Pomógł nam, po czym i tak odszedł. Ori, wydawało mi się, że straciłam cię do, na rzecz, aha, na rzecz szponów nienawiści Kuro, ale Gumo, który cię uratował. No, dostarczając, zabierając nas z niepewnego losu. Ale zobacz tutaj, gdy odnowiliśmy drzewo, wody Nibel znowu są czyste. Ale nie ma czasu do stracenia. Musimy się pośpieszyć. Żywioł powietrza, czy tam wiatrów. Następny. Jest on daleko w zapomnianych ruinach. Pośród mglistych drzew, czy tam mglistego lasu. To jest klucz, który otworzy tamtą bramę. Coś takiego. Okej, okay. Dobra. To jest następne. Ale oczywiście zanim tamto. I patrz, trzeba odnaleźć pieczęć Gumonów. No. Ale zanim coś, co mam tę grę zapisaną, więc tak. I w tym momencie powiem szczerze, że zakończę odcinek. Następnym będziemy tutaj trochę zwiedzać. I w ogóle, jeszcze w sumie zanim to, to w sumie bierzemy, a nie, Dash już wymaga dwóch. No cóż, spóźniłem się. Spóźniłem się z oddychaniem pod wodą i to bardzo. Ale tak, właśnie postawię to i pomału musimy się już spieszyć z tym, żeby zbierać inne rzeczy. W sumie tak patrzę, to może to warto byłoby, wiecie, też zrobić, ale też jest dosyć daleko. Dobra, mniejsza. Ona to, co będziemy rozwijać, jak będziemy rozwijać, to pomyślimy już w następnym odcinku. Teraz mam nadzieję, że przy okazji się nie zanudziliście na moich lamach. I nie będę już bardzo przedłużał. Dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym tygodniu. Trzymajcie się. Hej, hej.